Voldemort wrócił, a więc oznacza to ciężkie czasy dla magicznego świata. Ale to nie czarny pan jest największym zagrożeniem. Największym zagrożeniem jest wstrętna różowa randyna, o której niestety dzisiaj muszę wam przypomnieć, ponieważ zapraszam was na Hedyspekcję Harry'ego Pottera i Zakonu Feniksa. Zanim jeszcze zaczniemy, to przypomnę wam, żebyście koniecznie zasubskrybowali kanał, bo wtedy żaden nowy film was nie ominie. No i to tyle. Zaczynajmy. Film zaczyna się, gdy Harry siedzi na jakimś placu zabaw i nagle przychodzi Dudley z kumplami, bo teraz już mu się nie chce samemu gnębić Harry'ego, to wziął se kumpli do pomocy, ale zgnębienia nici, bo nagle zjawiają się dementorzy i Harry musi siebie i Dudleya obronić, co finalnie mu się udaje. Niestety jakie spotkają go za to konsekwencje? Ano takie, że chcą go wyrzucić ze szkoły. Fajnie, staje w obronie siebie i swojego kuzyna, chociaż tego kuzyna nie lubi, zresztą z wzajemnością, i jeszcze mu się za to obywa. Super. W ogóle kwestia czarowania poza szkołą i w obecności Mugoli to jest dość dziwna sprawa, ponieważ dosłownie chwilę później do Harry'ego włamują się czarodzieje na czele z profesorem Moody'm, tak, już teraz tym prawdziwym, a chwilę później oni wszyscy lecą na miotłach przez miasto i to wokoło jakiegoś statku, gdzie jest na pewno pełno Mugoli. Więc ja się po prostu w ten temat nie będę zagłębiał, tylko przejdźmy dalej. Harry dociera do jakiegoś domu, gdzie oczywiście już są wszyscy, ale co najważniejsze, jest tam też Syriusz, już cały i zdrowy. No fajnie widzieć Syriusza całego i zdrowego, no jest to w końcu ojciec chrzestny Harry'ego i jedyna mu taka bliska osoba. Oczywiście Harry standardowo nie wie, co się dzieje, ale zawsze znajdzie się ktoś, kto mu to wytłumaczy. Jest to baza Zakonu Feniksa, takiej organizacji, którą Dumbledore już dawno temu powołał do walki z Voldemortem. No i oczywiście właśnie o to chodzi, że Voldemort wrócił, no to trzeba z nim walczyć. A i przy okazji się okazuje, że minister magii oszalał i nagle postanowił, że jak kiedyś był dla Harry'ego bardzo miły i nawet mu kiedyś książki kupił, jak wtedy napompował ciotkę March, to nie wyrzucił Harry'ego ze szkoły i w ogóle żadne konsekwencje go nie spotkały, to teraz nagle chce wszystkim wmówić, że Harry kłamie w kwestii tego, że Voldemort odwrócił. Dlaczego? Bo się po prostu sami wiecie, kogo boi. No i Harry musi udać się do Ministerstwa Magii i staje przed sądem, gdzie przede wszystkim siedzi minister magii oraz pełno różnych tam urzędników. Harry ma zostać oskarżony i wtrącony do więzienia, na całe szczęście zjawia się Dumbledore i wyciąga go z opresji, a potem olewa Harry'ego i sobie idzie. Trochę dziwne jak na Dumbledora. No ale w każdym razie Harry do więzienia nie pójdzie, tylko wróci się normalnie do szkoły, no a więc ruszamy na pociąg i na peronie dzieje się dziwna rzecz, ponieważ Harry nagle widzi Voldemorta, tak normalnie widzi Voldemorta jeszcze w jakimś garniturze. Ale to nie jest jedyna dziwna rzecz, jeżeli chodzi o Harry'ego, ponieważ chwilę później, kiedy już są po całej podróży pociągiem i tam są już na miejscu i idą do tych powozów, które tam będą ich wiozły do szkoły, to Harry nagle widzi jakieś dziwne konie, których nikt inny nie widzi, poza oczywiście jedną osobą. Poznajemy nową postać, Lunę Lovegood. I mówcie sobie co chcecie, że niby Luna jest szalona, że jest pokręcona, że i tak dalej, ale ja Lunę lubię. Luna to jest taka ciekawa postać, taka wyróżniająca się bardzo, taka jakaś inna i ona przede wszystkim może zaskoczyć, więc to jest w ogóle super. Ja Lunę bardzo lubię, nawet jeżeli ludzie mówią, że jest szalona. Potem docieramy do szkoły, standardowa jest uczta i wtedy się zaczyna, ponieważ poznajemy wtedy największe zło, jakie chodzi po tej ziemi. Dolores Jane Umbridge. Mam nadzieję, że było wystarczająco dramatycznie. I ta oto szanowna pani będzie zamierzała wprowadzić swoje porządki. I już na swojej pierwszej lekcji obrony przed czarną magią. Uwaga! Obrony przed czarną magią. Postanowiła, że wszyscy uczniowie będą się uczyć z książek, ale jak używać zaklęć, jak się bronić, to ona ich nie nauczy, bo po co? Wystarczy, żeby zdali testy, a tam co tam dalej, to już nieważne. Jakbym już gdzieś to słyszał. Jest też kwestia tego, że jest ona zaufanym człowiekiem ministra, więc jak i on, ona też uważa, że Harry kłamie w kwestii powrotu Voldemorta. O tym gadają na lekcji, a potem Harry przychodzi do jej gabinetu i wtedy właśnie dzieje się ta scena, kiedy na ręce Harry'ego pojawia się napis: nie będę opowiadać kłamstw. A jeżeli chodzi o Umbridge, to jest dopiero początek. Jeszcze będą się działy z nią poważniejsze rzeczy, ale w międzyczasie też dowiemy się, o co chodzi z tymi końmi. Harry jakiś czas później spotkał się Lunę oraz tego właśnie konia. I Luna opowiada, że te konie to są tak zwane testrale. Stwory, które widzi się tylko wtedy, kiedy widziało się czyjąś śmierć. No Harry widział śmierć Cedrika w poprzedniej części, a Luna mówi, że widziała śmierć swojej mamy. Przy okazji też mówi kilka słów, żeby tak Harry'ego podnieść na duchu. No generalnie no Harry ma ciężko, więc podnieść na duchu to trzeba będzie go kilka razy w ciągu tego filmu. No ale wracając do Umbridge, postanowiła ona w końcu wcielić w życie swój plan przejęcia władzy. Została ona przez ministra mianowana Inkwizytorem i to oznaczało, że mogła trochę decydować o tym, co się dzieje w szkole. No i generalnie powprowadzała sobie jakieś tam swoje porządki, że aż w pewnym momencie zaczęła przesłuchiwać Snape'a i wielki Severus Snape się jej wystraszył. Więc jeżeli ktoś jeszcze wątpi, że ta kobieta to chodzące zło, to właśnie pomyślcie o tym, że boi się jej Snape. Jeszcze wpadła na genialny pomysł, że wyrzuci ze szkoły Sybirę. No dlaczego? Dobra, rozumiem, Sybira uczy wróżbiarstwa i jest trochę szalona, ale Dlaczego? Żona nie robi nic złego. Na całe szczęście tutaj Dumbledore zainterweniował i spokojnie Sybira ze szkoły nie wyratuje. No ale widzicie, widzowie, że będzie ciężko. No ta oto szanowna, wstrętna różowa Londyna, cytując oczywiście Hermione Granger. Tak, te słowa powiedziała Hermiona. Chce przyjąć władzę nad szkołą, a tuż za rogiem czai się Voldemort i na pewno będzie trzeba z nim walczyć. A jak walczyć, skoro nikt nie chce ich nauczyć? W sensie ich znaczy uczniów. No to w takim razie uczniowie muszą sobie jakoś radzić. A w jaki sposób sobie poradzą? Bardzo prosty. Harry będzie ich uczył. I szczerze mówiąc, to nie jest głupi pomysł. No bo tak, Harry stoczył kilka tych już potyczek w ciągu 4 pierwszych części. No fakt faktem, wielokrotnie, no to gdyby nie pomoc przyjaciół albo odrobina szczęścia, to mógł łatwo zginąć. No ale coś tam o tej obronie wie i czegoś mógłby ich nauczyć. No i tam zaprosili swoich znajomych, powiedzieli w czym rzecz i po jakimś tam czasie przekonywania powstała Gwardia Dumbledora. Dobra, ale jeszcze kwestia jest tego, że muszą gdzieś trenować. I tutaj po raz kolejny props dla Neville'a. Ja uwielbiam Neville'a propsować. Jeżeli oglądajcie poprzednie części, to wiecie o tym. No bo po prostu jest mi Neville'a szkoda, no bo nie jest taką właśnie postacią, że ma być taki, że on nic nie umie. A zawsze jak Neville zrobi coś dobrego, to ja uwielbiam o tym tak to zaznaczyć, że Neville zrobił coś super. Neville znalazł miejsce, gdzie będą mogli sobie wszyscy spokojnie trenować. Znalazł tak zwany pokój życzeń. Miejsce, gdzie dosłownie możesz sobie zażyczyć tego, czego akurat potrzebujesz. Przykładowo Ron zapytał, a jeżeli chcesz iść do kibla? No to kibel się znajdzie. No i tam właśnie Harry trenuje gwardię, jak się bronić. Tam uczy ich zaklęć typu Expelliarmus, czyli wyrzucenie różdżki z ręki przeciwnika, Drentfota, czyli odpychnięcie przeciwnika i będzie też ich uczył Patronusa, ale to później. Jednakże w międzyczasie zaczął działać Voldemort. Mianowicie pewnej nocy Harry'emu śni się, że jest wężem Voldemorta, czyli Nagini i atakuje pana Weasley'a, co akurat okazuje się prawdą, że taka sytuacja miała miejsce. I potem dowiadujemy się od Snape'a, że Voldemort wykorzystuje tą więź, która łączy jego i Harry'ego i wdzieja się do jego umysłu. I pokazuje mu różne wizje, prawdziwe albo też niekoniecznie, po to, żeby Harry trochę oszalał i żeby mógł sobie łatwo się Harry'ego pozbyć. I Snape postawia, że sam będzie wdzierał się do umysłu Harry'ego po to, żeby Harry nauczył się bronić przed tą rzeczą. Więc w sumie Snape ma taką idealną okazję, żeby troszeczkę pognębić Harry'ego, co my się wiemy, że bardzo by chciał to zrobić. Potem mamy święta, tym razem one odbywają się w tej bazie Zakonu Feniksa, która jak się okazuje jest domem Syriusza. Harry wtedy gada z Syriuszem na temat tego, jak się czuje i wtedy to Syriusz okazuje mu trochę wsparcia. Mówi mu nawet takie bardzo przyjemne słowa podnoszące na duchu. Niestety po świętach nie dzieje się dobrze, ponieważ z jakiegoś powodu nagle z Azkabanu uciekają więźniowie. W tym, co najważniejsze, ucieka pewna kobieta o imieniu Beatrix Strange. I okazuje się, że jest to kobieta, która doprowadziła do tego, że nie ma nigdzie rodziców Neville'a. Tego w filmie nie ma, ale generalnie chodzi o to, że rodzice Neville'a byli torturowani przez tą kobietę i przez te tortury stracili pamięć, nie pamiętają ani Neville'a, ani niczego innego w ogóle. Potem dalej są kontynuowane treningi, idzie wszystko bardzo dobrze, wszystkim dobrze idzie, nawet Neville'owi, co jest w ogóle dla mnie wielką radością. Niestety nagle Umbridge ich znajduje, bo się okazuje, że mieli w swoich szeregach 60, czyli Cho. A właśnie co do Cho, bo zapomniałem, Harry'emu nawet się udało w pewnym momencie zdobyć jej serce, no bo nie ma Cedrika, więc było to łatwiejsze. No i też w kwestii bycia 60, to się okazało, że tak naprawdę nią nie była, bo po prostu została napojona eliksirem prawdy i dlatego się wygadała Umbridge, co i jak o Gwardii Dumbledora. No więc Gwardia została dorwana, no i przez to, że nazywa się ona Gwardia Dumbledora, to Dumbledore był posądzony o jej stworzenie, no i rzeczywiście on wziął całą winę na siebie i uciekł. Jaki jest tego skutek? Taki, że Umbridge została dyrektorem Hogwartu. Kto tej kobiecie dał władzę? A, no tak, minister. Ale nie macie się, film na pewno nie zakończy się w momencie, kiedy Umbridge zostaje dyrektorem. No, ona nie może zostać dyrektorem. Jeszcze trochę rzeczy się wydarzy. Najpierw zajrzymy do Hagrida, bo w ogóle Hagrida jakoś tak nie było. Generalnie przez większą część filmu Hagrida nie było, ponieważ był w podróży i zbierał nowych członków do armii przeciwko Voldemortowi, a gdy wrócił, no to Umbridge zagroziła mu wyrzuceniem. Więc postanowił, że weźmie Harry'ego i Hermionę do zakazanego lasu i zdradzi im pewien sekret. Mianowicie, w lesie mieszka jego przyrodni brat Grawp. Hagrid jest półolbrzymem, a jego brat jest takim w pełni olbrzymem. No i Hagrid się nim zajmował, ale jako że się obawiał, że zaraz będzie musiał odejść, no to poprosił Harry'ego i Hermionę, żeby oni się nim zajmowali. Potem scena, która też mi daje wielką satysfakcję, że to się pojawiło. Mianowicie Harry ponownie ze Snape'em uczy się obrony przed tym wdzieraniem w umysł i nagle Harry i Snape zaczynają się kłócić na temat taty Harry'ego, bo Snape go z jakiegoś powodu nienawidzi, a Harry broni taty, mimo że go w ogóle nie zna. I wtedy Harry wdziera się do umysłu Snape'a i się okazuje, że tata Harry'ego oraz tam jego przyjaciele, czyli Remus, Syriusz i Glizdogon, gnębili Snape'a w czasach szkolnych. I dla mnie to jest bardzo scena satysfakcjonująca, bo wiem, dlaczego Snape tak nienawidzi Harry'ego. No i finalnie w tym momencie już Harry potem więcej ze Snape'em nie ćwiczył. No i przez to jakiś czas później znowu dostał kolejną wizję, w której zobaczył, jak Voldemort, przebywający w Ministerstwie Magii, torturuje Syriusza. Harry uznał, że jest to prawdziwe i postanowił udać się do ministerstwa. Niestety przeszkodziła mu w tym Umbridge i chciała go w jakiś sposób ukarać, ale tutaj z opresji Harry'ego wyciągnęła Hermiona, która podstępem zaciągnęła Umbridge do lasu, ponieważ niby tam jest jakaś broń, którą Dumbledore trzymał na to, żeby pokonać ministra i go obalić i przejąć władzę. Tak, bo sobie minister w ogóle jeszcze umyślił, że Dumbledore chce go obalić i przejąć władzę. Dobra, nie wiem skąd minister ma te pomysły, nieważne. Ale tak naprawdę to jest pułapka, ponieważ przychodzą do lasu i wtedy Grawp bierze Umbridge i ją tak podnosi do góry. A potem przybiegają centały, Grawp im oddaje tą babę i oni ją sobie zabierają. A więc w końcu mamy spokój od Umbridge. No więc Harry i reszta szybko lecą do ministerstwa ratować Syriusza. Docierają do Departamentu Tajemnic, miejsca, gdzie tam właśnie Syriusz miał się znajdować, ale okazało się, że ta wizja była fałszywa i ani Syriusza, ani Voldemorta tam nie ma. I Harry wtedy znajduje taką kulę, w której jest przepowiednia. Z tej przepowiedni słyszy, że jest on wybrańcem, który będzie miał moc pokonania Czarnego Pana i że żaden z nich, Harry i Voldemort, nie mogą żyć, kiedy ten drugi będzie żył. Okazuje się, że ta przepowiednia była tym, co Voldemort chciał zdobyć, a dokładnie mówiąc to wysłał po to śmierciożerców na czele z Luciuszem Malfoyem i Beatrixem Strange. No i Harry razem z Gwardią walczył ze śmierciożercami. Niestety ta walka nie idzie im zbyt dobrze. Na szczęście przybywa Zakon Feniksa, pomagają w walce, która niestety kończy się śmiercią Syriusza. No szkoda. No po prostu szkoda. Szkoda, że Syriusz umarł. Po prostu nie wiem, co mam więcej powiedzieć. No szkoda. A potem zjawia się Voldemort i zjawia się Dumbledore. I ci dwaj wielcy czarodziejowie zmierzą się w pojedynku. I ten pojedynek jest naprawdę epicki, bo tu mamy jednak dwóch potężnych czarodziejów walczących ze sobą. Finalnie Voldemort ponownie wykorzystuje tą więź z Harrym i wdziera się do jego umysłu. Na szczęście tym razem Harremu udaje się obronić przed sami wiecie kim. W momencie, kiedy to zrobił, nagle zjawia się minister z całą obstawą i widzi sami wiecie kogo, akurat uciekającego, ale go zobaczył. I minister w końcu uwierzył, że Voldemort powrócił. Potem jeszcze Dumbledore rozmawia z Harrym, tłumaczy mu właśnie tą dokładnie przepowiednię, że rzeczywiście Harry, albo ty zabijesz Voldemorta, albo Voldemort zabije ciebie. Oraz też przeprasza za to, że go trochę olewał, ale chciał to zrobić dla jego dobra, ponieważ myślał, że kiedy nie będzie jakoś zbytnio rozmawiał z Harrym, to wtedy Voldemort nie będzie się wdzierał do umysłu Harry'ego. No finalnie i tak to zrobił, no ale okej, Dumbledore próbował. Potem wszyscy ruszają na pociąg i wracają do domów i tak się kończy Harry Potter i Zakon Feniksa. Oraz też tak kończy ten odcinek, więc mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał koniecznie, wtedy żaden film was nie ominie. No i standardowo widzimy się już niedługo w kolejnych filmach, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!